Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak ustalany jest wynik referendum? Wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe, 15 października. W referendum ogólnokrajowym odpowiadasz na 4 pytania. Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza liczy karty ważne, wyjęte z urny. Ustala na tej podstawie liczbę osób, które wzięły udział w referendum, tak zwaną frekwencję referendalną. Następnie komisja ustala wynik głosowania oddzielnie dla każdego pytania i sporządza protokół głosowania w referendum. Komisja przekazuje ten protokół Okręgowej Komisji Wyborczej, która sumuje dane zawarte w protokołach obwodowych komisji wyborczych z całego okręgu, w tym liczbę głosów oddanych na poszczególne pytania oraz liczbę osób, które wzięły udział w referendum. Na podstawie protokołów otrzymanych z okręgowych komisji wyborczych PKW ustala wynik referendum. Wynik będzie wiążący, jeżeli w referendum weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W wiążącym referendum rozstrzygnięcie dotyczyć będzie każdego z pytań osobno. Sprawa, której dotyczyło dane pytanie, zostanie rozstrzygnięta, jeżeli w odpowiedzi na nie oddano większość ważnych głosów pozytywnych, rozstrzygnięcie pozytywne, lub oddano większość ważnych głosów negatywnych, rozstrzygnięcie negatywne.